Dzień dobry wszystkim, Marcin Jakowczyk ze Sceny Jutra 2025. Jesteśmy na stanowisku ESS Audio razem z partnerami. Ludzie kojarzą nas jako producent systemów komunikacji. Od wielu lat pracujemy nad tym, żeby wyjść z tej szuflady. Jesteśmy także producentem systemów dystrybucji sygnałów multimedialnych, więc można powiedzieć, że w obszarze zarówno technologii dla kultury, jak i w obszarze technologii dla broadcastu jesteśmy w stanie uzupełnić portfolio niemalże 360 stopni, zapewniając kompleksowe rozwiązania. Wydarzenie Scena Jutra jest pięknie obserwować, jak to dobrze się rozwija w Polsce, jak każdego roku przychodzi do nas więcej ludzi i słucha, co mamy im do powiedzenia. W tym roku przedstawiliśmy koncepcję Stage Systems, czyli zintegrowany system do zarządzania akcją sceniczną. Mieliśmy prelekcję na ten temat, było duże zainteresowanie. Pokrótce mówimy o systemach komunikacji, o systemach dystrybucji i procesingu sygnałów multimedialnych, a także możliwości zapisu tych sygnałów. Mamy przygotowane bardzo proste, intuicyjne interfejsy dla inspicjentów, dla ludzi, którzy często są z obszarów pozatechnicznych i chcemy im możliwie ułatwić pracę. My name is Bennett Bauer and I'm the solution expert. So what we have here, we just have an intercom with wired components and wireless components. It calls the Bolero Bell Packs. With the antenna you can use 10 Bell Packs each antenna. If you need more antennas or more bell packs. So this together works for each versions, what you need in each things for communicate behind the scene, communicate behind the stage. You can also talk to the artists in the dressing rooms, whatever you want, you can do really everything. The second part of from that one, what we do is the signal routing, and the important one is the real time. That's the real time, because we have not two meanings. When the conductor is in charge, then you have to be in real time. So, and you have the multi-viewer option. In the real time view, you can also see some different pictures, some input signals. You can route it. You can use the internal countdown or timer to manage the stage. And as well, you can have with a third-party product, for example, it's from Scaroy the Blue pill, or it's from Broadcast Solutions, a German-based company, the Hi-Server. You can control as well, for example, a PTZ camera. You will see it here on the left screen, upper in the center. You can move it left, right, and you can zoom it as well. And you can just, with a 3 seconds hold on the next button, you can fix the preset. So this all together, it's the easiest solution, and it's a absolutely IP-based solution for stage management. That's the newest generation, and we will just look forward what we will do in the future. Thank you.